Czy czeka Was kolejna długa, nudna kampania z Europa Universalis 4 Polską? Nie macie ochoty jednak podbijać znowu świata, lecz w przyjemny sposób stworzyć potężny kraj, któremu nikt totalnie nie podskoczy? Pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, jak to osiągnąć. A wy imperialiści, tutaj Lukas! Dzisiejszą kampanię wyjątkowo rozegram sobie na poziomie Very Hard, bo inaczej bym się totalnie zanudził. Niebywałe, ale dzisiaj będę grał, można powiedzieć, bardzo lorowo. Nie zamierzam dużo podbijać Polską i przetestować pewną taktykę, która mi się gdzieś tam urodziła w głowie, zresztą to zobaczycie. Będzie to połączenie gry TAL pod PvP, mimo iż większość z Was powie, że no idee Polski do gry TAL to się tak średnio nadają, bo Polska jest, ma idee militarne i bardzo słabe ekonomiczne. Ale bardzo się mylicie. Polska jest bardzo bogatym regionem, jeżeli spojrzycie na dobra, jakie występują w naszym regionie. Większość to silk. Mamy bardzo szybki dostęp do złota na Węgrzech oraz w Czechach, jeżeli chcemy dokładnie to mieć. Oraz dostęp do naprawdę bogatego trade node'a, jakim jest Bałtyk. Obok natomiast mamy bardzo biedną Litwę, no, dużo krów, dużo zboża, troszeczkę żelaza, ale co najważniejsze, właśnie Litwa będzie naszym zapleczem manpowera w tej kampanii, to bardzo dużych ilości tego manpowera. Styl rozgrywki, który Wam zaprezentuję, jest mega przyjemny do solowego grania w takiej singleplayerowej kampanii. Na przykład, jeżeli byście chcieli zdobyć 3 polskie achievementy, które wymagają gry nawet do 1821 roku. Jest to mega długie i nudne, ale w ten sposób trochę przyjemniejsze. Zaczniemy standardowo. No, na rywala bierzemy zakon krzyżacki, bierzemy Węgry oraz, co Was może zdziwić, bierzemy Litwę. Zdejmujemy fokus, na niczym się nie skupiamy, szczerze mówiąc. Zatrudniamy doradców, najlepiej jedynkowych, no przydałby się improve relation tutaj, o, do stabilności pan się przyda. Jako Polska już w przywilejach mamy Golden Liberty, jeden z najmocniejszych modyfikatorów do manpowera w tej grze, ponieważ jest on niezależny od ilości ziem, jakie posiada szlachta. Zawsze dostajemy te 33% dodatkowego manpowera. Zawieram sojusz z Czechami, poprawiam relacje z Moskwą, bo dostałem taką misję, ale też powiem Wam szczerze, liczę tutaj na sojusz. Wracając do estate'ów, bierzemy tylko takie podstawowe tutaj rzeczy, na razie jeszcze bez kosztów naszych doradców. Odbieramy ziemię, nie przyznajemy żadnych punktów na początku rozgrywki, bo będziemy zmieniali religię na prawosławną, a wiemy, wtedy traci się właśnie tutaj ziemię. Crown Estate przechodzi bardzo dużej ilości ziem, przechodzą na kler. Zmniejszamy zatrudnienie naszych misjonarzy, nie chcemy, żeby naprawdę nawracali. Zmniejszamy też utrzymanie wojska, nie planuję wojen na początku. I poprawiamy relacje z Mazowszem, żeby za te 5 lat zacząć jego integrację. No czy tam za 10. Przewidująca Mołdawia staje się naszą marchią. I kolejna nietypowa zagrywka. Nie bierzemy Jagiellona. No nie, sorry, niestety Jagiello jest 4-4-1 władcą. Dość słabym, powiem Wam szczerze. Dodatkowo jeszcze dostajemy monarchię elekcyjną, a jak powiem Wam każdy, kto gra w tą grę, monarchia elekcyjna to po prostu w większości wypadków większa szansa na słabych władców. No i władca 3-5-5 też robi swoje. Szkoda, że to już nie jest stary 6-6-6. Bardzo rzadko zdarza się, żeby Litwa oraz Węgry miały sojusz, no ale okej. I w sumie nie jest to nic strasznego. Ciekawe, teraz dopiero zauważyłem, że w Czechach jest Tyszkiewicz na tronie. My też mamy dynastię Tyszkiewiczów. Myślałem, że Olbrachtów, no ale nieważne. Oj, to coś czuję, że... Nie, dobra, miałeś nie podbijać, Lukas, nie podbijaj. Ale tylko jedna malutka unia personalna, no przecież Czechy to nie jest duża unia, prawda? Skoro mam już jeden punkt stabilności tutaj wzięty, no to bierzemy tańszych doradców dla Polski. Zapomniałem, że aby przyspieszyć nasze bunty, no odepnijmy kulturę akceptowalną. Od razu lepiej. Nope. Nope. I cyk, znowu zabieramy ziemię. Nie wierzę, że to mówię, ale za hajsy, które macie, stawiajcie kościoły. W pierwszej kolejności, bo to zawsze zwiększa wasz income. Wziąłem też sojusz z Saksonią. Będziemy przeciwdziałali po prostu Brandenburgi w tym regionie. Niestety, no ma ten sojusz z Węgrami, które muszą być naszym pierwszym celem. Zaczynam też robić claimy na Słowację, bo będę chciał zdobyć cały ten region dla siebie. Nope. Kiedy macie 50% szans, uprising chance, no to no, prowokujecie rewoltę.
I zaczyna się teraz krótka historia, w której no, oni będą biegali po waszym kraju. Wyłączcie najlepiej fortecę wszędzie, nie ten guziczek. I niech nawracają wasze prowincje. No i o takiego dziedzica mi chodziło. A, wasale na zyzyzy. Ogólnie bunty prawosławne muszą zdobyć nam 50 i więcej naszego developmentu i dopiero wtedy zgodzą się na zmianę wiary w naszym kraju. Przyjmujemy żądania, prawosławie staje się naszą główną religią. No po prostu ikony, które dają nam albo dyscyplinę, albo zmniejszone koszty developmentu i tańsze budowanie budynków oraz mechanika Patriarch Authority, którą jeśli wymaksujemy, zwiększy naszego manpowera o 33%. Zobaczcie, ile ziemi straciliśmy na rzecz właśnie kleru w tym momencie i będziemy musieli ją teraz ponownie odzyskiwać. Rozpoczynamy zjadanie Mazowsza. U kleru dajemy przywilej zwiększający nasz Patriarch Authority rocznie. O, event gdański. A już chciałem się wbijać teraz w tym momencie w nasze Węgry na południu, no ale trudno. Nie no, żadnych więcej przywilejów. Wszystkie zdobyczne terytoria dajemy Gdańsku. Jako pierwszą ideę, i to może was zadziwić, bierzemy ekonomiczne, ale ma to największy sens. Za chwilę będziemy zmieniali fokus również na idee ekonomiczne i będziemy chcieli jak najszybciej je wyboostować, bo da nam to tańsze budowanie budynków, szybsze budowanie budynków, tańszy development. Jako drugie brałbym ilościowe, żeby się świetnie nam skalowały z ekonomicznymi i handlowe do zdominowania handlu w danym regionie. Następne idee to już jak to woli, mogą być to arystokratyczne, jakościowe, ofensywne, czego będziecie potrzebowali. Polityki są mega mocne, jeszcze zmniejszone koszty dewowania, zwiększony limit wojska, dodatkowe 20% goods produce modifier, co zwiększa bardzo nasz income, oraz dodatkowe lekkie już bonusy do handlu i produkcji w naszym kraju. Idealnie, pierwszy raz widzę, żeby wzięli cały zakon w jednej wojnie, no po prostu piękna rzecz. Tylko czy my jeszcze ich chcemy na wasala w tym momencie? No nie, poczekamy na zjedzenie Mazowsza. WTF? Czechy zrywają ze mną sojusz. No to troszeczkę nam utrudnia dalszą rozgrywkę. Na pewno teraz nie zdobędę już regionu Węgier. No pecha mam z tym, że wpadły pod unię personalną z Austrią, która ma naprawdę niezłe sojusze na ten moment. A zdobycie tego regionu daje na niezłego boosta Polsce na samym początku. Ale bez tego też damy radę. Wykonujemy nasze misje tutaj sobie też spokojnie. Warszawa dostaje minus 10 do dewa. Fajnie, bardzo się cieszę. No i w sumie możemy zrobić też Gdańsk naszym wasalem w tym momencie. Wprowadzamy renesans i w sumie po jego wprowadzeniu też możemy już przenieść stolicę do Warszawy i następnie zrobić misję Polish Renaissance, która da nam Mikołaja Kopernika, czyli bardzo taniego doradcę trójkowego, który będzie właśnie nam pomagał w zboostowaniu, nawet możemy go sobie zrobić na czwórkę i nawet na piątkę, w boostowaniu naszych idei administracyjnych jak najszybciej. Następnie powoli nadrabiamy technologię i wprowadzamy nasze idee. Nawracanie na prawosławie możemy sobie odpowiednią polityką teraz przyspieszyć. Dodatkowo mam fuksa i dostałem misję na ten region. O, Litwa jest rozbierana. Jak ona się w to wplątała w ogóle? XD, to jeszcze Litwa zaatakowała tutaj, zobaczcie. I cyk, piątkowy doradca. Dobra, Litwa Bęcki dostała, więc my się teraz w nią wbijamy. Zabierzemy bardzo mało, o ile w ogóle cokolwiek. Chociaż nie ukrywam, Himmliet byłby skazany. Olać to. O, jak smutno. Po kolei rozbijam, siedząc na Podolu, kolejne wojska litewskie. Albo genuańskie, bo też dochodzą. Zdobywamy w cholerę hajsu, upokarzamy Litwę oraz odbijamy ziemię wołyńską dla nas, którą na początek sobie pozwolę odpiąć, żeby ją scentralizować. Też za dużo tego nie mam, to może to nie było warte tego wszystkiego. Nie, na pewno nie było warte. Teraz mi to dają. Bo coś zastanawiam nad tą misją. Że co? Zmieniamy też tutaj ikonę na Construction Development Cost, to nam się najbardziej teraz przyda. Możemy za zdobyczne pieniądze rozbudować trade centra, wszystkie do drugiego poziomu i za jakiś czas może do trzeciego też. Misja High Income jest super ważna, przyspiesza ona czas budowania budynków oraz zmniejsza koszt ich wybudowania. Niestety trwa tylko 25 lat, przez co należy ją kliknąć tylko w momencie, kiedy będziecie budowali dużą ilość na przykład manufaktur, a z tego co widziałem w wielu poradnikach, ludzie klikają od razu. Polska jest chyba jedynym krajem, gdzie warto odpalić tą misję w momencie, kiedy możecie zabudować nasz kraj manufakturami na krowach i pszenicy. A jak już jesteśmy przy misjach, no to macie misję, wpadnijcie na Anebę, przejrzyjcie, czy tam jest coś ciekawego, 3% zniżki z kodem LUKAS, linki w opisie.
rozpoczynamy proces przyłączania Gdańska do naszego terytorium, a najbardziej to lubię budować budynki produkcyjne, bo dają nam naprawdę potężny income na Polsce, zwłaszcza po 1600 roku. I Polska to jest chyba jedyny kraj, gdzie naprawdę warto zbudować budynki produkcyjne wszędzie, gdzie się da, bo i tak to się spłaci. Ja tu sobie spokojnie gram, a tu zobaczcie, co się wydarzyło. Czechy są pod Unią. I teraz Austria klejmuje moje terytoria. Będzie wesoło. I drugi raz atakujemy Litwinów. O, już fokus mogę zmienić, teraz ponownie lecimy na fokus na militarki i w zasadzie tutaj będę ewentualnie operował między dyplomatycznymi i militarnymi do końca gry. No i znowu tutaj kawałeczek ziemi bierzemy od Litwy. Jesteśmy po wojnie i w tym momencie możemy przenieść centrum naszego handlu do Gdańska. I teraz musimy też pozmieniać tutaj wszystko, żeby już lepiej nam szło. Powinniśmy znacznie więcej zarabiać dzięki temu, bo mamy 24%, a jeszcze będziemy zaraz tutaj to wszystko przecież ulepszali. Taki widok na Polsce to rzadkość. Plus 32 punkty innowacyjności. Bardzo mi się podoba to, że to wreszcie jest przydatna mechanika. Zaczynam też brać w tym momencie dodatkowe punkty. Dlaczego? Bo już zarabiamy dość nieźle, więc sprzedawać ziemi nie mam zamiaru, chociaż nie ukrywam, przydałoby się nam manufaktury budować, ale też potrzebuję już tych dodatkowych punktów do dewowania i punkty dodatkowe wezmę tylko i wyłącznie od burgersów oraz szlachty. Na administracyjnych mi nie zależy. Zobaczcie na ten income na zbożu, na krówkach. Oh my god. Ach, dużo pieniążków. I cyk, dwie idee wyczyszczone, zrobione. Polityka leci. Mamy rok 1500, a ja nie tylko nie jestem w Indiach jeszcze, ale zobaczcie, nawet Litwa jest niepodbita. Taki chill game, mówię. Idealna strategia do właśnie takiego powolnego podbijania. I w sumie Litwę będziemy atakowali za każdym razem, kiedy Osman nie będzie im gwarantował niepodległości. Serio, Osman. Jako, że szykuje mi się sporo dewowania, no to odpalę wszędzie politykę do minus 10 i zobaczymy, gdzie to będzie najbardziej teraz opłacalne dewowanko. No bo patrzcie, ile mam tych punktów dyplomatycznych. Fajny event! Dokładnie co i jak dewuję, no to myślę, że macie mój poradnik, to nie będę w tym odcinku tego wam tłumaczył. W moim poradniku bardzo dokładnie wam mówię, co jak dewować i trzymam się dokładnie tych zasad tutaj. Serio, muszę bronić Francji, naprawdę. A, bo to jest wojna o sukcesję, dobra. My chyba w kolejnej erze mamy bonus, nie? Dobra, budujmy nasze manufakturki. Coraz ładniejszy ten income mamy, prawie już 40 golda na czysto. Też tych kapa tych punktów i odpalam sobie złotą erę. Dostaniemy all power cost minus 10%. To jest bardzo mocne. I myślę, że podczas trwania tej złotej ery też zegnę Osmana. Masakrycznie tanie to wszystko, zobaczcie jak to wygląda. No i lecimy. Najpierw do 20, tam gdzie się to najbardziej opłaca. I cyk, 1500 manpowera w 1500. To chyba dość sporo jak na Polskę, nie? Uj, przegiąłem z Crowlandsami, mniej hajsu dostanę. Jako, że zbliżam się do tego kapa mojego punktu w administracji, no to zaatakuję tutaj Danię, wezwę Francję do pomocy, Moskwę. Tylko w sumie zajmę pozycję, żeby... O, ta prowincja trafiła do nas, niekoniecznie do Moskwy. Francja, fajny sojusznik, daje się okupować Danii. Serio? No, to pięknie. Zmieńmy ikonę na dyscyplinkę. Szerokość pola walki to 25. Leci masowa rekrutacja wojska i artylerii. Więcej dyscyplinki. XD, mam technologię przewagi nad Osmanem. No, statystyki mamy lepsze. Jeżeli on nie będzie miał tutaj gdzieś dużo więcej wojska, no to go miażdżymy totalnie. A ja nie mam jakiejś dużej Polski. Wręcz stack wipe'y lecą. A pamiętajcie, imperialiści, im więcej lajków zostawicie pod tym odcinkiem, tym więcej stack wipe'ów zrobi Osmanowi w kolejnym. What the fuck? Co tu się wydarzyło? To polskie wojsko pod Konstantynopolem i powiem szczerze, że jest spora szansa, że utworzę sobie tu zaraz wasala Bizancjum. Kolejne idee to trade ideas. Dobra, dużo więcej nie zrobimy. Ściągamy litewskie gwarancje i w tym momencie bierzemy pieniądze. Ale myślę, że Osman jest jak najbardziej w naszym zasięgu i będziemy go cisnęli za 7 lat. Nie no, jak dojedą taką ciężką wojnę na dwa fronty wręcz, to całkiem nieźle. Całe inflanty zdobyte. W sumie mogłem sprawdzić, ile straciłem. Koncentrujmy tutaj development, zawsze coś trafi do naszej stolicy. Ale tutaj się jeszcze z tym wstrzymam do następnego razu. I chcę zobaczyć, czy jak wypuszczę wasala, to będę mógł to zrobić jeszcze raz, bo takie słuchy mi chodziły. Serio, paradoks?
I od Litwy bierzemy naprawdę spory kawałek ziemi tym razem. Przedobrzyłem! Wow, bardzo przedobrzyłem! 2000 manpowerka, pięknie. Piękny, czysty income. Najlepsze jest to, że nasza malutka Polska ma więcej developmentu na ten moment niż Austria, Węgry i Czechy, chociaż może porównywalne są. Przecież tutaj jest połówka dewa. Jak ktoś to policzy... Nie, tak czy siak jest mniejsza Austria od nas. I powiedzcie, że dewowanie prowincji nie jest OP w tej grze. Bo jest. Jeszcze więcej dyscyplinki, a tutaj już są morale. No na końcu jest tylko tolerancja. No to czas zbudować trochę manufaktur, tekstyli. Trochę żelaza też mamy. No to budujemy już budynki do manpowera, bo w zasadzie nic innego mi już nie zostało. I teraz jako Polska bierzemy to, co dla nas jest najważniejsze, czyli Polish Crown. Gdzie to masakrycznie zwiększy nasz dochód i handel i w ogóle wszystko nam to zwiększy. Zwłaszcza ego. Mam 73,95. Łącznie 150 golda jako Polska w 1539. 100 golda czystego inkomu. 3200 manpowera. Nice. Ja już naprawdę nie mam już nigdzie manufaktury do zbudowania, chyba że u moich wasali bym zaczął robić. Ale szczerze mówiąc, po co mi to? No to co, zwiększamy limit wojska. Tutaj powiem wam, że mocno się zastanawiam nad skasowaniem Golden Liberty, bo stracę 2 stabilności, ale na ten moment patrzcie ile ja tego mam, 71% szlachty. Lepiej bym wyszedł na standardowym przywileju do manpowera, a nie mogę go mieć, póki mam Golden Liberty, z tego co pamiętam. W sumie pododaję teraz Patrioch Authority wszędzie, Metropolitę, gdzie się tylko da, bo to mi jeszcze przecież zwiększa bardziej manpower mój. I w sumie zaatakujmy Szwecję. Nawet nie zwróciłem uwagi, jak te reformacje wyglądają. Anglikanizm powstał, dawno go nie widziałem. Jeszcze więcej pieniążków, jeszcze więcej, wyjebiście. Orzesz, mordę, zobaczcie jak tutaj idzie! On jeszcze przeprowadzi reformy! Ej, ale serio, jeżeli bot to zrobił, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć chrę pod cesarza. Oh my god, co tu się dzieje? Jako, że tutaj wszystkie prowincje mi zajął Moskal, no to wziąłem tylko Warrepsy i lecimy na wojnę z Osmanem. Jeżeli kogoś by interesowało, to korzystam z takiego template'u. Może dwie kawalerie, więcej, może mniej. Polska to jest jeden z tych krajów, gdzie warto to robić. Masakra, ja przecież nie graniczę z Osmanem. Dobra, trzeba będzie integrować Mołdawię. No ale na szczęście właśnie był event, dostałem claimy. Lecimy! I jakby nie patrzeć, to mam trochę większe wojska od Osmana. Mimo iż force limit to on ma większy, no ale bądźmy szczerzy, nie stać go na to. Chyba. No income mam zdecydowanie większy. Ja na razie to bez większego problemu zajmuję Osmana, bo on miał wojska u Mameluka. W sumie tak się zastanawiam, czy nie wejść sobie w jakieś z nim relacje, żeby Osmana zawsze nam zajmował. Lecimy na Moskwę! Odsieczy potrzebuję tutaj! No mam dużo więcej morali. Dyscyplinkę na razie mamy porównywalną. Ten moment, kiedy masz dużo więcej manpowera do Osmana. On ma ledwo 1800 na miesiąc. Chyba mam moment, gdzie nie mam już na co pieniędzy wydawać. To jest oznaka, że trzeba zatrudniać już piątkowych doradców, skoro nie muszę aż tyle odkładać. Och, zagardałem co się dało, niedużo. Strasznie upierdliwy jest Osman na Werychardzie. Już o tym po prostu zapomniałem. No ale stajemy się wreszcie Imperium. Ale powiem szczerze, no tak, pokonaliśmy najsilniejsze Imperium na razie w grze, więc jest easy. Nawet za bardzo manpowera nie uszczupliliśmy, on nam się nieźle odnawia. To może co, weźmy się za rozwiązanie cholery manpowera. Ale się nie uda rozwiązać, bo kolonia... 209 golda total income. Nice! A to ciekawe! Ciekaw jestem w wyniku tej... Jak Austria go zajęła szybko! To tylko dzięki mnie! Czechy zjedli. No dobra, robię coś głupiego, dostałem dużo agresywnej ekspansji z okolicą i przyjaciółmi. Wzywamy do wojny o wszystkich co mogę, atakujemy kolonię, która jako że jest chrę, to wiadomo zawoła cesarza i wiadomo, cesarz zawoła swoich sojuszników, co w teorii powinno spowodować, że tu zrobimy naprawdę wielkie burdello bum bum i rozwiążemy chrę. Taką malutką Polską. 3 armie wysyłam do wyjmowania wszystkich krajów, których nie potrzebuję w tej wojnie. A 3 armie zostawiam do, no jakby to powiedzieć, bicia się z Austriakami i ich sojusznikami. Że wszędzie dam defensiveness, bo jest taki okres czasu, że te forty i tak będą padały jak muchy, a czwórek jeszcze nie mamy. Więc trzeba z defensivenessem tutaj mieć wszystko poodpalane. No, taka niezła wojna bym powiedział.
dość centralna. A w sumie dla beki ponawracam te kraje na prawosławne, bo to nawet zwiększy mi tutaj bonusy z obrońcy wiary. Ogólnie tak zobaczmy, mimo wszystko mam większe siły. Lol. I kolejna zmiana religii? Już tylko w jeden musi paść. I tak z ciekawości, ile on tam ma wojska w tym momencie? 154 tysiące limitu. Kliku. 103 tysiące! Żałosne. Biorę tylko tyle ziem, żeby wypuścić sobie tutaj Czechy do przyszłego odbijania. A reszta to już tak mech, nuda. Ale trochę krajów prawosławnych przybyło. No to będzie odbijane. Mamy rok 1558 i jak widzicie, mamy 200 golda total income'u, 62 na czysto zarabiamy, 248 force limitu naszego wojska oraz prawie 5000 manpowera na miesiąc. Są to kosmiczne liczby. Jak na taki malutki kraj. No ale mamy 1000 developmentu, prawie Osmana prześcigamy. Zdecydowanie jednak jesteśmy najbogatsi, możemy mieć jedną z największych armii, ale ilością dostępnego manpowera nikt nam nie podskoczy. A to wszystko jest tak czy siak na very hardzie, więc pamiętajcie, że boty mają plus 50% do wszystkiego.